Cześć mistrze, z tej strony Karolek 95, a dzisiaj zobaczymy najśmieszniejsze rzeczy stworzone przez ludzi. Tego troszeczkę będzie. Jak myślicie, co to będzie swoją drogą? Piszcie pod spodem w komentarzach. Ale najśmieszniejszą rzeczą, jaką możecie dzisiaj zrobić, to nie zostawiać mi łapki w górę. Więc tego nie róbcie. Łapeczkę możecie zostawić, ok? Standardowe zostawienie łapeczek w górę. W tym momencie musicie zostawić ich 4000. To trochę mało. To trochę mało! Zostaw więcej! No i oglądamy najśmieszniejsze rzeczy stworzone przez ludzi. Lecimy, let's go! Okej, zaczynamy od spokojnego posiedzenia na toalecie. No i co? No jeszcze mu fajurę zapala! Ty! Zwolnij lejce, kolego! Ty palisz filtr w końcu, czy co? Przód czy tył? Dobra, no se zajarał szlugensa, niech będzie. Niech ma, jest dobrze. Ten go będzie co? Owijał w papier. A, zawijanie prezentów od razu. Za pomocą... O, nie trafił w prezent, trafił w niego. Zniszczona choinka po świętach. Bang, bang. Kończymy zabawę. No niestety. Szkoda. A tutaj mamy tatuaż małego Baby Yoda. Ulala, hello. Skaczący Baby Yoda na trampolinie. I jeszcze jedna lama. To jest prawdopodobnie tatuaż już jego dziewczyny albo jej chłopaka. I oni sobie tam, prawda, skaczą. Tu Hedwiga, jeb za mordę. Oni nie dostarczą listu do Hogwartu. Co się dzieje z tą myszą? Czy ona dotrwa do końca? Łapią! Zdążył złapać, przechwycił. Czy ona już czuje się bezpieczna? Mam nadzieję, że tak, chociaż tak skończy się to średnio. Tutaj ludzie zmieniający się w banany. O nie, zniszczony cały telefon. Jak to Samsung? Nokii nie da się uszkodzić. No tak myślałem. W sensie uważaj, co może Nokia zrobić z podłogą. Nawet z asfaltem na dworze. No i co? Tutaj mamy jakiś... Czy to jest świński ogonek, który można przykleić? Przepraszam? Przepraszam bardzo, a kamera cofania pokazuje, że jeżeli już jesteś bardzo blisko, to się odciśnie gdzieś tam odciśnie. Przypina ogon osłowi. Ja myślałem, że to jest jakaś kontrola, że już będziesz wystarczająco blisko. Osioł wiedział ze Shreka. Wiadomo, o co chodzi. Ten tu się rozpędza. Żona prawdopodobnie chce mu zabrać. A, ten leci. Będzie odlatywał. Okej. Wszystko zrozumiałe. Jedna noga. Leć, mordo, tylko tułów wyprostuj. A ta... No nie, nie wierzę. On już wiedział, że to jest czas, żeby odlecieć. Oczywiście, że tak. No, ludzie potrafią się bawić i filtrami, i programami. A to jest co? Zgniatarka. Całkiem fajny pomysł na nagrywanie rzeczy. W sensie, podkładasz losowe rzeczy pod zgniatarkę i ty musisz jakby odwzorowywać to, co dzieje się po tamtej stronie. Tą powykręcała jak po pigułach. Noga jeszcze na koniec poszła minimalnie. No jest dobrze, powiedzmy. A, i podnosi ją razem z tym. No i tak się zdarza, dobrze. Koniec, szkoda, bo zgniatarki były spoko. Ta sobie chowa nogi. Są dość krótkie, ale być może wystarczające. Kim jesteś? Kim jesteś, przybyszu z kosmosu? Co jest grane? Nawiedzony kat. A, zrobiła kota z mema z nawiedzonym kotem. Oczywiście, że tak. A tutaj mamy... To miało być koło fortuny, tak naprawdę, a wyszło... Limbo. Jak to się nazywa? Twister dworny. Dworny twister. Można sobie zagrać, czyli prawa ręka, lewa noga, lewa ręka na ten. A tu krojenie marchewy. Wszyscy jego koledzy zostają ściachani przez pana Królka. On tego nawet nie kroi. Mordo, to było niezbyt właśnie... No nie. W sensie, prawdopodobnie tak miało być. To będzie jakiś słodki dino. Oczywiście, że tak, no przepiękny jest. Ja też, wiecie, różni ludzie, różne rzeczy. Ja nie do końca... O mój Boże, mordo, umyj zęby. W sensie, wstaw sobie coś nowego. To był... O nie, wyrwał sobie gałki oczne. O mój Boże, nie sądziłem, że... To za dużo. Spokojnie. Pierdząca dupa, to był jakiś fart. I jeszcze chciałem nawiązać do tatuaży, że nie do końca rozumiem ludzi, którzy takie tatuaże robią. Przynajmniej ja bym takiego nie zrobił, ale każdy ma jakąś motywację, prawda? Jesteś uzależniony od telefonu? To zeskanuj to, jeśli potrzebujesz pomocy. Dobra, mamy skan. A, ten mu wytrącił go z ręki, już więcej na nim nie posiedzisz. GTA 97 rok, czyli... Okej, Snoop Dogg, what is that? CJ, that's right. To nie wersja San Andreas oczywiście, tylko wiesz jak jest, nie? Dobra, to zostało stworzone z internetowego memu. A, czyli zrobili rysunki z GTA, oni gdzieś tam dolatywali zawsze do końca i prawda odwzorowano ich we właściwy sposób. To jest koniec, szkoda. No dobra, pokaż mi co to za pianeczki. Czy to będzie jakaś wersja króliksów? Napakowane króliki z siłowni. Króliki gigaczady. Co za kaloryfer. Nie wiadomo już, czy to był mięsień, czy cycki. Miał tyle cycków na klacie, czy tyle mięśni. No dobra, Adam się śmieje, bo prawdopodobnie zrobi sobie z jajka kawałek twarzy.
Is that creativity? Mordo, czyli ty jesteś w końcu jajem, czy nie jesteś jajem? Wygląda całkiem nieźle. Zmniejszona twarz, okej, czyli zabawa Photoshopem. Czy tam jakimś gimpem, bo to bardziej wygląda na cały tool z gimpa, nie? Kania. Że kot, tak? Myślałem, że Kania będzie bardziej pod grzyba, że zrobi mu tam, nie wiem, szczoła tego, normalnie borowika jakiegoś czy coś, ale nic z tych rzeczy. Dobra, tutaj mamy oczywiście Eda Sheerana, Sherana Kocana, proszę bardzo, jest bardzo dobrze zrobiony. Ten tutaj, co ty wypluwasz, mordo? No. Dobra, tutaj mamy robienie zdjęć ze skrzydłami. W parku iluzji w Zakopanem możesz dostać dosłownie coś takiego samego. A ten ptak wyobraża sobie, że ma dłonie. To jest gołąb. I on po prostu tu siedzi i czeka na odrobinę boczku. Chleba. Chleba z boczkiem. Boczku z chlebem. Okej, czyli Rokowi możemy zrobić... Jego nos. Całe właściwie jego ciało zostanie zrobione na zasadzie Lenny Face'a. No pokaż. No nie, no to zdecydowanie nie pasuje. Czy będą jeszcze jakieś inne Lenny Face'y? Na szczęście nie. Dobra, to jest niesamowite. Co ma... Że zrobić naleśniki, to będziesz miał 40... Miała 40 tysięcy polubień. A, ona odwzoru... Wow. To jest jadalne w ogóle? Czy takie rzeczy się je? Yami. Raczej nie. Dobra, poprosiłem Karen, zostawiłem ją tutaj na godzinę. To była taka kosiarka nie na paliwo. Ale działała. Chyba kosiła, nie wiem czym. Dobra, tu mamy Tom z tego. Let it go, mam ten moch. Normalnie tu jakaś karykatura. To nie są oni, zdecydowanie nie. Chyba, czy są. Dobra, jak wam się teraz będzie to podobało? Czy tu jest wszystko okej? Okay? Oh, that's right. To ich... On jest zadowolony, wiadomo, bo on jest z NASA. Także ten tu... Kubusiu. O mój Boże. O mój Boże, kolejny Kubuś, no i tak to działa. No, także... No nie wiem, jak to skomentować, to było przerażające. O, idziesz na spacer z dogiem dogińskim. A, jesteś z powrotem. Aha, opętało go. Laleczka... O! Uciekaj! Jest dobrze, rureczka, oczywiście, że tak. No dobra, w każdym razie rozwalił poduszkę i za to musiał gdzieś tam odpowiedzieć. Tutaj mamy Mike. To nie jest Nike, to jest Mike, ale to jest handmade, czyli ręcznie robiona. No ja bym w niej chodził, jeżeli kolega przyniósłby mi taką... O. Mordo, spóźniłem się do pracy, do szefa dzwonisz. Szefie, no nie dam dzisiaj rady, jestem jeszcze pijany po wczoraj, no i niestety nie umiem tego rozwiązać. A tutaj możesz wyjść sobie na spacer z lamą. Czy on odwzorował jakąś lamę? Przepiękna, ale miała zębiska, ty, normalnie. To są te, co tak plują fest, nie? No jeden do jeden, no jeden do jeden to jest przecież, no jeden do jeden. Dobra, tutaj mamy co? Królika, który... On też będzie grał na saksofonie. Wspólna wymiana saksofonowa między człowiekiem a króliczym cieniem. Czy on się oświadczał saksofonem? O co tutaj chodzi? Po co takie strzelanie? Co jest grane? Dobra, on tu idzie... Już... A, no przecież to są paluchy, no przecież pewne to było, że to są paluchy. Czyli to jest jakaś nowa metoda, nawet poślady ma zrobione. Jak? Co to tam są za groszki powsadzane? O co tu chodzi? O, szczotkę? O, zdecydowanie lepsza rzecz niż tamte chodzące nogi. Czyli nigdy nie brudząca się szczotką możesz wyczesywać swojego doga i później tylko jakbyś plajstrował po prostu, jakbyś naleśnika wyciskał, wiesz o co chodzi, na patelnię. I jeszcze mu czapeczkę zrobiła taką golfową, powiedziałbym. Dobra, ona uwielbia cosplaye i postanowili stworzyć... O nie! Szkoda. Czy to będzie Mike Wazowski? Prawdopodobnie tak, z Potwory i Spółka. Oh yeah. Holy moly. Macaroni. That's right. No jakby mi coś takiego wyskoczyło z szafy. O, i miał dwie twarze! Z jednej i z drugiej strony. Co robisz tutaj za dyniowe late? Czy to jest król Julian? Król Julian! Nie pamiętam, jak się go robiło. Ale to musi być król Julian. Dobra, ten tutaj... A, kroi cebulę i doklejone... Okej. Okay. Czyli ten Jim Carrey zawsze na propsie. Tatu se wciera coś do nachala. Ten tu... O, dwa razy DiCaprio, dobra. Dla początkującego, kwadratowy prostokąt, wiadomo jak jest, ten tutaj bardziej profesjonalny. A dla eksperta musi być duży brzuch. Musi być boiler. Boiler! That's right! Tak, eksperci są wychowani. Kabi, o co ci chodzi? Czy ktoś odwzoruje twoją twarz i zrobi z niej wybitne kabowe emoji? Chyba tak. That's right, of course. Of course, że tak. No i dobra, poświęcił dużo czasu, zabrał mu nos. Dlaczego zabierasz mu nos, mordo? To nie jest do końca normalne, a jego twarz trochę wyżej, właściwie buzia, powiększona.
gały troszeczkę większe, no i emoji Kabiego zrobione. To powinno być jako emotka na Twitchu, normalnie rozpowszechniane, dwie ręce. Tego brakło mi, oczywiście, że tak. A tu mamy CGI, a lot of humor. No i dobra, to pokaż mi masę tego humoru, czyli tak się... A, odkryłeś? No dobra, czyli... A wy wiedzieliście, że papier do zabijania prezentów można w ten sposób ciąć, po prostu jechać po całym domu, to się skończy... Oj. Tego się nie da spi***ć, on to spi***ł. Nie zawsze pójdzie tak smukle, jak powinno. Ten tutaj sobie coś tam... ziewnął? Ale gałeczki piękne. Hej ho! Hej ho! Najpiękniejsze emoji, jakie widziałem. Ta se na czole zrobiła, nie? To jest zrobione na czole. Usta ma wyżej, prawda? Nie uwierzę w to. Że niby kucyk. Jeb, obrotowy, fryzurowy kubek. Idziesz do swojego barbera, lejesz mu kielona i tak jak zakręci taką fryzurę, masz mnie zrobioną. Tu na Giga Chada była, tu na Tiboriego. No powiedz, że nie, to nie jest Tibori. Tutaj na tego. Też taki Giga Chad troszeczkę. No takiego pana z Turcji, wiesz o co chodzi? Oho! Ja pie... Co ja właśnie zobaczyłem? O, jaka piękna guma! No nie, to jest prawdziwy pies, prawda? To nie jest pies udawany. Nie ma takiej możliwości. No nie, no. Coraz bardziej wpełza wewnątrz kartki. No nie, no nie uwierzę. Ale można to nazwać sztuką. Wydaje mi się, że spokojnie. Rozciągający się kurczak. Ja też ostatnio mam takie zakwasy. Mam jedne z największych zakwasów, jakie miałem kiedykolwiek w życiu. Takie rzeczy normalnie i nie wiesz, czy to pośladki, czy on pompuje skrzydła. No nie wiesz, normalnie. Że za pomocą farb zrobione? Tylko farbami on gdzieś tam... I to jest jakoś co? Przewracane w formie animacji? Dobra, zapraszamy na randkę! Dzień dobry, czy ja mogę poprosić ten chips z jarmuża? Może to torebka właściwie... Zabiera ten chip z jarmuża. O, jest spotkanie. Mam coś dla ciebie, moja droga. Kwiaty! A więc żryj! W sensie... Albo... Bo ja tak oceniam po butach. A może to było na odwrót? Że to kobieta przyniosła facetowi kwiaty. Ty pamiętasz jeszcze na początku odcinka kręciliśmy kołem, miałeś zostawić 4000 łapek w górę? Zrób to teraz. Okej, moi drodzy, mam nadzieję, że na najśmieszniejszych rzeczach na świecie stworzonych przez ludzi bawiliście się dobrze. Przypominam ciągle o 4000 łapeczek w górę, które wypadły na samym początku. Zostaw łapkę, napisz hashtag śmieszne, albo hashtag rzeczy, albo hashtag ludzie. I jeżeli coś was zaskoczyło w tym odcinku, to też możecie napisać ode mnie. To tyle, mistrzowski łokieć, do zobaczenia w kolejnych odcinkach na moim kanale. Odcinki od poniedziałku do piątku o 15 i w weekendy o 10. Nara, pum!